czy nie? Wchodzimy z... O mój... Fucking God! Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dreszczy ciąg dalszy. Madison, odcinek trzeci. A więc kontynuacja serii, którą rozpoczęliśmy całkiem niedawno. Z odcinka na odcinek, z minut na minutę gra zaczyna się coraz bardziej rozkręcać, chociaż to jest ten horror, w którym tak naprawdę to napięcie i intensywność jest od pierwszej minuty gry, od pierwszej sekundy gry. Zapraszam was serdecznie na odcinek numer 3. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za suby. Zapraszam też do opisu, tam macie linki do Discorda i do Twitcha. Serdecznie zapraszam również tam. Nie przedłużajmy. W poprzednim odcinku udało nam się znaleźć ostatnią tarczę z planetami, więc lecimy, sprawdźmy, czy będzie pasowała i co nam ona da. Przenieśmy się do Madison. Ooh, baby. Tak, projektor wskazał nam ostatnią tarczę. Ktoś mnie tutaj chciał zrobić mi bubu. Dobra, Maryjki nie ma. Chyba jestem przez chwilę chociaż bezpieczny. Dosłownie przez chwilę. Hi. Hello. What? Masz coś dla mnie? Może będziesz miała coś w końcu dla mnie. Gdzie szedłem? Aha, już wiem cię. Tutaj i tutaj. Okej. Mamy ostatnią tarczę. Oj, nie to chciałem zrobić. Chciałem zrobić to. Musimy znaleźć układ. Układ też otrzymaliśmy. Czyli Ziemia, Mars, jakby. Ziemia, Mars. A tu jest coś nie tak. Ziemia jest tutaj. Dlaczego tak jest? A co jest na ostatniej tarczy? Tu jest Ziemia, okej. Okay. Czyli to musimy wziąć, tu... Nie to chciałem weź. Tu wstawić to. Obrócić. Ziemia, Mars. Tak myślę. Co dalej? Dwie niebieskie na końcu, czyli tom musimy wziąć, tu wstawić tom, wstawić tom i to chyba obrócić i to obrócić. What? Zrobiłem coś źle? Dobra, chyba wiem. To weź. Tutaj. Weda. What? Użyj. A tu to? Młotek. Okej. Okay.
obraz. Okej. Okej. Filomena Maxwell? A, to jest kobieta. Myślę, że to jest mężczyzna. Filomena Maxwell. O! So grandpa tried to contact grandma with this thing? Is that blood? Tak, to prawdopodobnie jest blood. Coś jeszcze tu możemy zrobić? Czy tu nie ma? Szczególnego? I wiedziałem. Poszłaś sobie? Nie. Co tam śpiewa? What the heck? Zatrzęsło się. Czarne. Trzy. Dwa. Jeden. Chcę do góry. Run. What the fuck is happening in this house? Dobra. 68 minus 25. 68 minus 25. 25. Pamiętamy zagadkę. Mogę to pousuwać w sumie. To mogę. O. Koło. Kurczę, brakuje mi jeszcze jednego obrazu. Skąd mam go wziąć? Gdzieś musi być jeszcze jeden. Ktoś telewizor uruchomił. Maryjki nie ma. Kaseta. Wcześniej jej tu nie było. Musimy ją iść przesłuchać. Czy tu coś ciekawego znajdziemy? Może które rzeczywiście otworzyły? Not really. Pierdziele. Już nie mogę nic zrobić? Zdjęcie? No. Gdzieś powinna być jeszcze jedna.
jeszcze jeden obraz. Tylko gdzie? Tu... Boże. Tu jeden był, więc zakładam, że drugi będzie gdzieś indziej. Może przesłuchajmy kasetę i gra nam coś podpowie? You again! Nie, nie, a może ten? Nie. Tego nie mogę wziąć. Zamknięte. Lecimy. Ktoś dzwoni. Oj, oj, nie mogę. Aha. Dobra, posłuchajmy, co mamy tutaj do posłuchania. Being possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. Victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts. An astral transportation, for lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time. Perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind, or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? I'm losing my mind. No, to się zgadza, kolego. Okej. Okay. Zniknęła, niesamowite, nie? Gdzieś coś mi umknęło. Chyba. Karalu. Coś mi umknęło. Po co mi ta łopata? Tego nie rozumiem. Dobra, mogę wziąć tą kasetę. Tę. Tutaj? Nic. Schować ją tutaj. Otóż. Maybe here? Not really. Co to było? Co to było? Zamek z trójkątem. Mamy taki klucz. A chyba potrzebujemy dwóch takich kluczy. Ale... Jakby wiem, że to są dźwięki otoczenia i tak mnie przerażają. Niesamowite. Zobaczcie. Why did she kill her parents? Kupmy się. Gdzie jest ostatni obraz? Grandma and Grandpa's room.
Thank you. Tu jest pamiętnik. Tu nic nie było chyba. Czemu nie mogę tego otworzyć? What? Jest grane. Już byłem na górze? Może na górze gdzieś leży? A ja nie zauważyłem? To by było dziwne. Ale... Zegar? Czy ja mam może ten obraz? Nie. Nie mam. Tu gdzieś? Tu leży. The shape of this portrait is quite strange. Dobra, mamy to. Nieprawdopodobne. Chyba wchodzimy, co? Cegły. Co to? Zapalniczka. Nice. Aha. There are handprints on the walls. Jesteś bardzo spostrzegawczą postacią, mój drogi. Zaraz zdarzy się coś bardzo niedobrego. Czuję to w kościach. Śmieci. The handprints stopped. Zasada lewej ręki? Czy nie? Wchodzimy z... O mój... Fucking God! Zasada lewej ręki. Bardzo dziwne miejsce. Jakiś labirynt. Okej. Okay. Wracamy. I w lewo. I prosto. Tu nie pójdziemy. Więc wciąż zasada lewej ręki.
3, 2, 1. Nie, okej. Myślę, że idziemy za nią. Lewa ręka. Prawa. Lewa. Okej. I gotta get out. Jesteś bardzo bystrą postacią, Luka. Ja pierdyczę, nie? Krucyfiksy. Krucyfiksy. Okej. O, ścieżka zdrowia, kruki nigdy nie oznaczają nic dobrego, chciałem powiedzieć. A graveyard? How did I get here? Okay. Patricia. Datnede, Hakim, DJ Blythe, Sarah Costello, Harvey Cruz, Kim Maigland, Sophie Yahri, Sian Quigley, Tonya, Chris Miranda, Dylan i Carrie Shaw, Shaolin Dave, uspokój się. Lisa Helbig. Gronk. Gdzie jest Madison? Gdzieś będzie, nie? Brandon. Ryan. Luke. Lili. Wydaje mi się, że się zgubiłem. Dan, Greg. O, to są moje schodki. A z drugiej strony Red. Matt. Nie wiem, czy te groby mają jakieś znaczenie. No, musimy iść po prostu tą dróżką. O. Nice. This place seems abandoned. No shit, Sherlock. St. Jupiter's Cathedral. Foto? No. Nothing. What? Wait. Co zrobiłem? A, what am I doing? A, wchodzimy sobie do takiego bunkra. Idziemy po schodkach, więc najprawdopodobniej nasza postać za chwilę spadnie.
3, 2, 1. 1. 1. Oj, Luka, Luka. God. How did I end up here? St. Jupiter's Cathedral to close its doors. The Church of Horrors. Przeczytaj. O, przepraszam, spek. Katedra Świętego Jowisza zostanie zamknięta. Kościół Grozy. Katedra Świętego Jowisza zostanie ostatecznie zamknięta po długich latach beztroski i braku ludzi odpowiedzialnych za tę instytucję. Władze zdecydowały, że nadszedł czas, aby ją zamknąć. Według doniesień mieszkańców okolicy, Katedra Świętego Jowisza znajduje się w stanie całkowitego zaniedbania, a ogłoszenie tego faktu przez rząd jest niczym więcej jak tylko posunięciem politycznym w obliczu wyborów, które odbędą się w przyszłym miesiącu. Warto wspomnieć o długiej liście wydarzeń, które miały miejsce w tym miejscu. 47-49, czasy wojny. Śmierć 13 robotników podczas budowy katedry. 951, spowiedź Nancy Goring, która została przekazana policji przez samego księdza Louis III. 987, masowe publiczne przebudzenie seryjnej morderczyni Madison Hale. Przebudzenie? 92. Strzelanina, w której tragicznie zginęło 10 dzieci i 5 dorosłych. 95. Samobójstwo ojca George'a. 2015. Katedra zostaje ostatecznie zamknięta. Okej. Visit our biblical art mazes. Our mazes get updated every year. Green maze. Zapuszczona ta katedra faktycznie. 2022. O, hi, oj. Blue Maze. A yellow candle. Żółta świeca, która nie wygląda na żółtą, a raczej taką. Kobieta powiedziałaby pistacjowa. Ja powiedziałbym zielonkawa. Myślę, że w tym momencie jest dobry czas, żeby się pożegnać, a katedrę ostatecznie zwiedzimy w odcinku kolejnym, moi drodzy, bo z tego co pamiętam, będzie to bardzo, ale to bardzo trudna przeprawa, także łapki w górę, kochani, komentarze są do waszej dyspozycji, dziękuję za wszystkie suby i w opisie macie linki do Discorda i do Twitcha, dziękuję za ten odcinek i zapraszam na kolejny niebawem.